Cześć, nazywam się Karol Bocian i opowiem Ci trochę o Babo. Piszecie do mnie w listach? Żartuję, niestety nie piszecie, ale chętnie przeczytam od Was komentarze lub maile. Ale przejdźmy do głównego tematu. Pytacie, jak można zarabiać na Babo? Jest tu kilka opcji. Przede wszystkim Babo to platforma do tworzenia aplikacji bez kodu. To jest no-code platform do tworzenia nowych aplikacji. Ale nie tylko na aplikacjach możesz tutaj zarabiać, lecz przede wszystkim możesz zarabiać za pomocą Babu, robiąc własne aplikacje. Właśnie to. Później sprzedawać je na przeróżne sposoby. Niech klienci ci płacą, aby w ogóle mieć dostęp do tej aplikacji. Niech płacą ci reklamodawcy, a klienci, czytelnicy niech sobie wchodzą i czytają, przyglądają. Możesz przyjmować pieniądze za to, żeby były jakieś oferty na twojej aplikacji. Albo brać opłatę prowizyjną za to, że coś za pomocą Twojej aplikacji uda się osiągnąć Twoim klientom. Druga opcja to jest robić template'y na Babu, żeby inne osoby robiąc aplikacje w Babu mogły korzystać z takich template'ów. Jak masz zmysł, grafika, to możesz właśnie dobrać odpowiednie kolory, ładnie zrobić różne kontrolki, zaokrąglić tutaj na przykład przyciski, rogi itd., itd. Możesz to potem sprzedawać różnym twórcom oprogramowania. Następnie możesz robić pluginy, czyli już trochę bardziej zaawansowane rzeczy w Babu. To są jakieś elementy, połączenie do API i tak dalej. To może pomagać deweloperom tworzyć aplikacje, więc też dalej możesz im to sprzedawać. Kolejna rzecz, możesz robić szkolenia z Babu. Po prostu opowiadać, jak coś robić, nauczyć się robić dobrze aplikacje w Babu, robić różne rzeczy, a potem prowadzić szkolenia i sprzedawać swoją wiedzę. Następna rzecz, możesz robić konsultacje. Już ktoś zrobił jakąś aplikację, a ty możesz dokładnie powiedzieć, jak coś można tu ulepszyć, albo po prostu przeprowadzić kogoś w nowy proces, jeden na jeden, poprowadzić konsultację dla kogoś, kto jest zainteresowany tworzeniem w Babu. Opcja kolejna, być po prostu agencją, czyli software house'em. Robić aplikacje dla swoich klientów. Ktoś przychodzi, mówi, chce zrobić to i to. Siadasz i robisz. Albo rozwiązujesz jakiś problem konkretny dla konkretnego klienta. Kolejna opcja. Uczysz się tej technologii, zostajesz programistą Babu. Zamiast pisać w .NET-cie, czy w Javie, czy w JavaScriptie, po prostu robisz aplikacje w Babu. Pracując w jakimś software house'ie, albo startupie, albo w jakimś innym takim miejscu. I ostatnia rzecz, jaką ja znam, że można zarabiać na Babbel, to jest po prostu afiliacja. Polecasz innym, że to jest najlepsza platforma tworzenia oprogramowania na świecie i zarabiasz dzięki temu dolary. To wszystko na dzisiaj z mojej strony. Która opcja jest najlepsza dla Ciebie? Napisz proszę w komentarzu. Dzięki, hej!